dużo mam tych kosmetyków. Ty w ogóle masz dużo różnych rzeczy, które robią dużo różnych dziwnych rzeczy. Czekaj, czy to ma sens? Ty masz dużo rzeczy, które... No bo ja lubię gadżety, tak. Lubię pędzle, lubię mieć dużo kosmetyków, lubię mieć dużo szminek. Lubię się babrać w nowych technologiach, patrzeć coś fajnego na rynku, lubię aplikacje. Inne. Właśnie. Lubię urządzenia, które przykładasz do piersi i się nimi badasz, to też lubię. Czy ty masz brastera? Mam. Jestem o tyle zadowolona, że jakby ja mam problemy z guzami w biuście. Przynajmniej będę miała pewność, że to, co mam, nie jest złośliwe, bo on jakby nie bada ci zmian ogólnie, tylko bada ci tylko te złośliwe, bo to ta technologia. No ja wiem, ja tego co prawda nie mam, ale interesowałam się tym, no bo kurczę, też miałam jakieś tam problemy, może niekoniecznie z piersiami, ale w rodzinie były problemy z piersiami, a to jak wyszło, to od razu i mama się zainteresowała, i babcia się zainteresowała, bo przeczytały o tym gdzieś i wiesz, wzbudziło to ciekawość. Tym bardziej, że wszędzie głośno było mówione o tym, że to jest polski ich wynalazców, tak, i, tak. I w ogóle. I że jest, no, opatentowane przez Polaków, że tak. W ogóle technologia, która... I że innowacyjna, ponieważ tak. Wykrywa przede wszystkim zmiany cieplne. Te zmiany złośliwe mają to do siebie, że one mają zupełnie inną temperaturę niż zwykła tkanka. Tak, bo wynalazło zbyt dużo naczyń krwionośnych. Ale wiesz co, powiem ci, że spotkałam się z tym, że ludzie mówią, że nie, bez sensu, po co mi to i tak dalej. I jakby mi jest trochę przykro, jak czytam takie rzeczy, że ludzie nie sprawdzą... Nakremowałam sobie ręce i nie mogę odkręcić. Mi trochę przykro, dzięki. Że, wiesz, że ludzie jakby nie sprawdzają danego produktu, ale już mają na jego temat opinię. Zapomniałam sobie zrobić korektora. Najpierw zrobiłam puder. Ale jestem mądra. To jest zawsze. Najpierw będą mieli swoją opinię, a potem dopiero usłyszą albo ewentualnie przyjmą do wiadomości coś innego. Ale to ewentualnie jest tutaj dosyć istotne, bo zazwyczaj tak nie jest. Wiesz co, ale to jest w ogóle jakiś taki ogólny problem w związku ze zdrowiem. Masz możliwość, nie wiem, darmowego zbadania się na mamografii, no bo oczywiście też jest tak, że jak powiesz komuś, że a, mam urządzenie, które samo bada piersi, to chcę się, a spoko, nie muszę wcale chodzić na mamografię. No i nie, przecież to w ten sposób nie działa. Przynajmniej na tyle, na ile ja się orientuję, to w ogóle jedno drugiego nie wyklucza, w sensie mamografia i USG, bo przecież to zawsze powinno iść w parze. To bardzo mocno zawsze zależy od kompetencji lekarza, od sprzętu, jakiego używa, a tak naprawdę to dopiero biopsja wykaże, czy coś w tych komórkach jest, czy nie. No tak. Ale na to trzeba poczekać długo czasu. Ja pamiętam, jak ja czekałam na moją biopsję, no to półtora miesiąca. Aha, no to nie, to ja jeszcze, ja miałam okazję czekać dwa, tam nie więcej niż tam dwa tygodnie chyba, czy trzy. To widzisz, u mnie była kolejka, więc... Ale to też wynika z tego, że jakby przez to, że ja byłam po zabiegu, więc miałam szybciej te wyniki. No, widzisz. Masz możliwość sprawdzenia w domu, uspokojenia się przynajmniej i zbadania sobie tego biustu. I jakby październik, miesiąc walki z rakiem piersi. Listopad, tak? Potem tak samo kontynuował jeszcze. Dla mężczyzn. I mimo wszystko nie. Po co się badać? Bo to przecież nic mi nie jest. W rodzinie mi nic nie jest. Po prostu nie rozumiem tego. Szczególnie, że to jest tak proste w obsłudze. Ej, ale najciekawsze jest to, że bardzo często sprzeciw wyrażają osoby, które nawet w rodzinie coś miały. Więc to jest takie... bardziej na zasadzie negacji, wyparcia, że nie, bo przecież mi się i tak nie może nic stać. Tak. Że ja jestem młoda, nie wiem, mam dopiero przecież 18, 20, 25 lat i przecież jestem na tyle młoda, że mi się nie może nic stać. A kiedy ty miałaś pierwsze oznaki? Pierwsze guzy? Wiesz co, ja miałam... Bo pamiętam, że ty mi mówiłaś, że byłaś bardzo młoda, bo to jeszcze było w czasach modelingu. Tak, no 21 lat miałam mniej więcej. I tylko, że wiesz, ja się nie zorientowałam dlatego, że byłam taka super i w ogóle tak się badałam i tak sprawdzałam. To mimo że powinnam, tylko po prostu mi to było widać. O kurde, wiesz, serio? Tak po prostu tu było go widać, więc jakby to też co innego, więc tak patrzysz, tak trochę jest ci tak ciepło, zimno i się boisz, nie? Więc idę do tego lekarza. Ale ja w wieku 21 lat naprawdę nie myślałam o tym.
nie miałabym tego odruchu, gdyby mi się fizycznie coś nie wydarzyło. Moje koleżanki, z którymi o tym rozmawiałam, były bardziej przeczulone, bo pamiętam potem, że jak o tym opowiadałam, że miałam z tym problem, no, to przychodziły do mnie dziewczyny właśnie z agencji i mówi: ej, ja słyszałam, że ty miałeś taki problem, a powiedz mi, jak się zorientowałaś, a u jakiego lekarza byłaś, więc trzeba o tym mówić, tak? No dokładnie, otóż to. Nie rozumiem takiego trendu do tego, żeby w ogóle ignorować swoje zdrowie, bo ja mam czas, bo mnie to nie grozi, bo przecież po co? A wiesz, regularne badania krwi to powinno być codzienność, tak? Ja nie mówię, żeby chodzić raz w miesiącu, ale przynajmniej raz na kwartał się zbadać. Tak, dokładnie. Właśnie muszę iść na badania krwi, tym bardziej, że ostatnio mi znowu tych parę alergii wyskoczyło, co zresztą widać na mojej twarzy, widziałaś, że tutaj jest to poparzenie. To też jest tak, że wiesz, że wszystko jest fajnie do momentu, kiedy jesteś zdrowy, a potem jakby wiesz... A potem nagle się zaczyna problem, ponieważ tak, się okazuje, że no jednak coś jest nie tak. No ja dokładnie to samo miałam z szyjką macicy. Przecież cała kampania była i robiłam sobie te zastrzyki, które się robiło tam w wieku 15 lat, żeby nic się nie stało, a i tak się stało, więc to nie jest tak, że pójdziesz raz, sprawdzisz, że wszystko jest okej, a potem... No. Potem zawsze już będzie okej. To trzeba regularnie się badać, więc... Oczywiście, że tak. Samo badanie trwa 10 minut, tak? Jezu, tylko... krócej niż nasz makijaż. No tak, no ja tak wyliczyłam ostatnio, że maluję się średnio około 20 minut ze wszystkim. Ale wiesz, no jakby nie zajmuje to jakoś spektakularnie dużo czasu, tylko nie wiem, no nie może na przykład... Większość ludzi z tym myśli, a dobra, przy okazji jak wyjdę z łazienki, tylko nie możesz tego zrobić w łazience, no bo jakby on działa na zasadzie takiej, że wyczuwa temperaturę, więc w momencie, kiedy wychodzisz spod prysznica, to nie możesz, bo masz inną temperaturę ciała, musisz odczekać chwilę. No, to prawda, jakby... tym bardziej jak jeszcze łazienka jest naparowana. Dokładnie. Potem siadasz na tym makijażu, ochłaniasz, no to jaki problem jest jakby, wiesz... Skończyć ten makijaż, zdjąć bluzkę, sprawdzić. Tu się zbadam, okej, nie mam żadnych zmian. Widzę, że coś się dzieje, umawiam się do lekarza, tak? Kosztuje to tyle samo, co jakbyś, nie wiem, grała w Pokémony, tak? To nawet mniej czasu to zajmuje. To jest naprawdę bardzo wygodne. Tak samo dla nas są istotne piersi, dla nas są istotne jajniki, dla nas jest istotna cała ta higiena i zdrowie całego naszego układu rozrodczego, kobiecego. Ale mężczyźni tak samo przecież powinni się zacząć interesować swoją prostatą już w młodym wieku, no bo tak, kurczę, przecież ile razy się słyszy o czym, że coś wychodzi na starość, a w młodym wieku jest... Bo się na to nie zwracało uwagę wcześniej. Na zasadzie, nic się nie dzieje, będzie jak będzie. No właśnie. To jest też bardzo zgubne myślenie. Takie YOLO panuje straszliwe. I no to, i takie, wiesz, że... YOLO weszło niby, wiesz, do takiej filozofii, znaczy zastąpiło Carpe Diem, stare, ale to YOLO jest trochę jeszcze bardziej zgubne, bo jeszcze jak wśród Carpe Diem było coś na zasadzie takiego pomyślunku i refleksji, no, to YOLO jest takie... Pieprze, YOLO. To chodzi o profilaktykę. No bo to... Co? Czy ty to tutaj masz? No mam. No jesteśmy, to jest moje biurko do przygotowań, to mogę to zrobić, więc dlaczego miałabym tego tutaj nie mieć? Nie krzycz na mnie! Nie krzycz na mnie, jesteś moją prawdziwą matką. Nie zauważyłam tego wcześniej, bo zawaliłaś wszystkimi jednorożcami, więc tego nie było widać. Myślałam, że to jest większe, szczerze mówiąc. Nie, właśnie on jest malutki, taki bardzo poręczny, jakby jego można do walizki wpakować. To jest też super. Bardzo przyjazny kształt, powiem ci. Właściwie to nie jest tak, że musisz zapłacić nie wiadomo ile pieniędzy za urządzenie, tylko istotniejszy jest abonament, który wykupujesz na to, żeby móc się badać. Tyle czasu poświęca się, a samorealizuj się, a zrób to, a wyjedź tu, a zrób nowe życie. Przecież to, co się wydarza w gazetach, które za jakiś czas czytamy, wszystko jest nakierowane na to, że skup się na sobie. I w tym wszystkim skup się na sobie brakuje tego, że nie skupiamy się na tej rzeczy, która pozwala nam funkcjonować. Na naszym zdrowiu, jakby. A jak na przykład przychodzą święta i składamy sobie życzenia, no nie? No to bardzo często jest tak zdrowia. Życzymy sobie zdrowia, jak wiemy, że nasza koleżanka czy ktoś w rodzinie jest w ciąży, to mówi, oby urodziło się zdrowe. I cały czas się mówi, że zdrowie to, zdrowie tamto, zdrowie siamto, a potem jak pytasz indywidualnie ludzi, to już tak, wiesz. Różnie bywa.
No, teraz nie wiem. Znaczy, nawet jeżeli chodzi o takie interesowanie się swoim zdrowiem, to zazwyczaj u kobiet to jest na poziomie ginekologa, koniec. I ale pod warunkiem, że chodzisz regularnie do bierzesz te tabletki i bierzesz regularnie i musisz regularnie się pojawić u lekarza, ale to też nie jest tak, że jakoś spektakularnie często kobiety chodzą do lekarza. No niestety, to jest prawda. To jest chyba jakiś wewnętrzny strach, albo na zasadzie jutro. Żeby moje zdrowie było takie, jak moje usta, które mi tak wyszły. Nie?